Witam w kolejnym odcinku Robimy Porządki. Żwirownia, część kolejna. Nie przedłużając, zaczniemy, bo śmieci jest tu całkiem sporo. Będę zgniatał raczej puszki i butelki, bo nie spodziewałem się ich aż tylu i nie wziąłem wystarczająco dużo reklamówek. Dziś będę latał bez spodni, musicie mi wybaczyć, ale no śmieci jest spora, tutaj głównie woda. I zaczynamy te poszukiwania. Na początek dwie butelki, reklamówka. Kurczę, dobra, będę się bawił. Tutaj widzę jakaś foremka nawet. Nie wiem, do piasku? Chyba, może. O. To co kocham. Co myślicie? Część druga. I po takich momentach, widokach, odechciewa się wchodzić do wody, naprawdę. Kurczę, nawet nie mam siły kręcić. Tutaj już pod krzakami czysto. Ale zaraz wejdziemy pod drugie. Zobaczymy, co się tam dzieje. Zacznę może tutaj od czegoś, co widzę, ale jeszcze nie wiem, co to. Dobra, folia. Kawałek folii. Myślałem, że może szkło, ale dobra. Na szczęście nie. Wyrzucę naprawdę to wszystko tutaj. Jak najmniej tego miejsca zająć.
Ile czasu? Minęło 5 minut. Ja już mam pełną reklamówkę. Głównie przez to, że są butelki plastikowe. Ale w sumie ze szklanymi to jest nawet nie wiem, czy za minutę. Mógł wam pokazać. Minutę sprzątania, pełna reklamówka by była. Zbieram jeszcze parę śmieci, co pomniejszych, więcej się już nie zmieści i zaraz reklamówkę zmienimy. Banusik. Ta puszka tak zardzewiała, że się w rękach rozpada. Ten odcinek chyba podzielę na dwie części. O, ładnie złożone, chociaż tyle. Podzielę na dwie części, bo naprawdę reklamówek nie wziąłem na taki burdel. Się da te mniejsze rzeczy, śmieci, droty i więcej nie wezmę. No, jeszcze koreczek. Krótka przerwa, zmiana reklamówki. Wracamy po przerwie. Jeszcze podejdę tam, bo wcześniej nie zauważyłem. Najgorzej, że ja tam jeszcze nie wchodziłem. Nie wiem, jak głęboko jest. Ale pływają dwie butelki po piwie. Podejdę i wezmę. Szklane i kupa miejsca zajmą. Niektórzy pewnie sobie pomyślą, jak można chodzić w tak brudnej wodzie. Wybaczcie, telefon przerwał. No, także jak można wchodzić w tak brudnej wodzie, prawda? Tyle śmieci tutaj. No. Ale pomyślcie, że wy się w tym kąpiecie. Ta sama woda, która jest po drugiej stronie, czy tam na plaży. Tylko że nie widzicie tych śmieci. Zdajecie po prostu sobie sprawy z takimi śmieciami, rzeczami. Oh.
Tego dzisiaj nie wezmę. Niestety. Ten jeden taki wielki wór. Nie jestem samochodem. Na pieszo idę. Zabiorę to, ale nie powiem kiedy. Jak uda mi się jakiś samochód ogarnąć, wtedy tu wrócę i to zabiorę. Widzicie, jaki to worek duży. Po prostu nie dam rady. Już kolejna reklamówka pełna. Ile minęło? 5 minut? Przecież tutaj śmieci jest po prostu mnóstwo. Spójrzcie na to. Znowu te mały teraz pozbieram. Mówię, no już miejsca nie mam w reklamówce. No ale już tyle posprzątałem. Cieszmy się i radujmy. Dobra, momencik, sięgnę tutaj po zapalniczkę chyba i po krem. Zbiorę tę folię. Powiem, krótka przerwa. Idę po kolejną reklamówkę. I po przerwie. W międzyczasie możecie zobaczyć, kto przypłynął. Na koniec odcinka rzucę mu trochę chleba, bo w końcu nie zapomniałem wziąć. Chociaż nie. Nie, dobra. Rzucę mu, a odcinek podzielę na dwie części, bo naprawdę nie. Niestety, ale. Nie dam rady. Mam jeszcze chyba 3 reklamówki. A to znacząco za mało. Nie wystarczy na pewno. Od razu mówię. Od razu po, nie wiem, 10 minutach już nagrania. Najgorsze, że te największe reklamówki poszły na samym początku. Więc teraz no,
No niestety. Nie polecam plastiku w wodzie, długo się rozkłada. Naprawdę długo. Dobra, żeby tu już nie wchodzić, to ja pozabieram, poprzerzucam niektóre rzeczy, które już mi się nie zmieszczą w reklamówce, kawałek dalej. To już nie będę musiał przechodzić ten kawałeczek. Tego już nie zmieszczę. Odrzucony na bok. Tam dalej no prawie nic nie widzę. Jest jeszcze tutaj butelek kilka. Wybaczcie za słabą jakość, ale... Tu przed sekundą był wąż. Wąż, no żmija, za skroniec, nie wiem. Dobra, pływa. Dobra, reklamówki, no zdejdzie kupka. Dobra, jeszcze chwilkę z tym pływa. Kurczę, tam i się poharatam przy okazji, ale dobra, może tu więcej śmieci nie było. To wszystko to są kolce, te wszystkie patyki, znaczy kolce, są z kolcami. Kurde, nie jest to przyjemne. A miałem nadzieję, że to będzie taki typowy odcinek w wodzie. Będę się jakiś zbierał, ale taki no też trzeba posprzątać. Miałoby się to z celem, gdybym posprzątał samą wodę, powiedzmy, tego same krzaki. Jakoś inaczej wyjechać. Nie up. Dobra. Są nawet reklamówki podwodne. Wyrastają z ziemi, ale w wodzie. Także w naturalnym środowisku można spotkać reklamówki i wodne, i naziemne. Ała. Cieszmy się, że nie jest rozbita. Nie za to.
Ała, 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 ała. To tak samo nie rozbite, więc nie zatonie. Póki co tyle śmieci. Jeszcze dwie puszki widzę i nie, butelki już wezmę z tamtej strony puszki, jeszcze z tej. Jedna reklamówka. Ale puszki na szybko przerzucę tam. Bo tam zaraz będę szedł. A reklamówkę zabiorę ze sobą. Jestem pewny, że jeszcze chyba widziałem. O, dobrze mi się zdawało. Dobra, i teraz już naprawdę zmieniamy reklamówkę. Spójrzcie. Dobra, no cóż, małą wziąłem. Małą i za mało. Chwila przerwy. Jeszcze wziąłem tam przypadkowo kilka małych reklamówek. Takich typowo malutkich. Ale postaram się je zapełnić też. Nie ma co marnować. Coś się zmieści. A wezmę. Takie mniejsze. Jak uda mi się to zgnieść. Kurde, kamień. A jak nie uda mi się zgnieść, to też nie wyrzucę. Tutaj powinna się zmieścić. Nie wiem. Jedna butelka, dwie puszki. Wypakowanie po cicu. To zostawiam, bo cóż, za mała reklamówka, ale postaram się już nie robić przerw między tymi zmianami reklamówek, bo naprawdę byłoby ich więcej niż byłoby to warte. Także jak w miarę mi się zapełni reklamówka, tak jak teraz, jeszcze jedną puszkę chyba dorzucę, to zgniotę. Znaczy zgniotę, zwiążę, przepraszam, odrzucę na bok i biorę kolejną. Patrzcie, robię zamko. Będzie trochę się ekran obracał, więc no przepraszam, cóż. Jedną ręką nie uda mi się związać, a przynajmniej jeszcze się nie nauczyłem wiązać czegokolwiek jedną ręką. Chociaż może. Nie, dobra, trudno. Zbyt trudno. Wybaczcie wiązanki. I na razie ją tam wyrzucam. Teraz mam nadzieję, że ta duża mi się weźmie, wyciągnie.
Tak, taka w miarę większa. Nieduża, ale nie mała. Mam nadzieję, że te butelki uda mi się pozbierać. Momencik, muszę ją dobrze złapać. I dobra, zacznijmy od szklanych, bo ich ani nie pozgniatam, nic mi nie zrobię. Chciałbym, żeby już reklamówka przestała mi latać na wszystkie strony. Kurczę, ślisko strasznie i sztywno, ciężko znieść. Ale dobra, mniej więcej się udało. I kolejna butelka, ta już zgnieciona na szczęście, więc nie będę musiał się męczyć. I jeszcze tutaj taka malutka niespodzianka, ale wiecie co, ja ją chyba zostawię. Już większych reklamówek nie mam. Co to zostało, żeby pakować do mniejszej. A do tej dużej pokładam duże dzieci. Właśnie takie butelaczki. Dobra, i kolejne wielkie reklamowy z mechem chyba. Chciałbym jeszcze stąd wyciągnąć. Jedną, drugą. Jeśli nie widać, to wybaczcie, ale ciężko się, bo to wszystko w ogóle się chyba coś tu urosło. I to by było już prawie wszystko. Co zmieszczę? Reklamówki właśnie, bo jeszcze chyba nie wiem. Urabiło się, trudno. Jeszcze to mi się uda. Będzie latał. Nie, nawet tego nie zwiążę. Dobra. Odłożę, powieszę na hak. Dobra jest.
kurczę, no ja tej. A dobra, otworzył, udało się. A to jest całkiem spora, więc jeszcze coś się pomieści. Zacznę od tej butelki. Zbierał wszystko. Nie wiem, co to jest, ale kawałek wycieraczki od samochodu. Nie wiem. Tak na to wygląda, ale. Ale nie jestem. Dobra. Tutaj mamy miks. Wodno-ziemna. Ziemnowodna reklamówka. Dobra. Skończę tę część. Zobaczymy, dokąd dojdziemy. Z kawałkiem reklamówki. Kolejna ziemnowodna reklamówka. Jakiś plastik. Dobra, jak uda mi się sprzątnąć do, nie wiem, do tego drzewa, to będzie fajnie. To będę zadowolony. Ajajaj, tego nie widziałem wcześniej. Co narzekać? Jeszcze pół reklamówki wolnej. A ta część skończona już jest. Tego drugiego drzewa. Nawet nie, kawałek dalej. No, także trochę posprzątane na dzisiaj. W tym odcinku, co teraz wrzucę, nie będzie porównania przed i po. Zrobię takie porównanie w następnym, jak tu przyjdę. Tak, żeby było widać całość. Różnicę, jaka nastąpiła po sprzątaniu. Nie w tej bazie. Po to już będę sięgał w następnym odcinku te rzeczy, bo już nie chcę mi się sięgać. To jest chyba nawet pręt metalowy. Mam taką zabawę, że rzuca się butelką i ktoś ma po nią popłynąć. Plastikową oczywiście.
Raczej do, tam do połowy wepnę pełną, żeby się unosiła na wodzie, żeby nie było jakoś specjalnie trudno. Jeśli się bawicie w takie sprawy, to jedno was proszę. Jak już rzucicie i komuś nie uda się przynieść, no chyba dobrze, przynieść te owej butelki, która została wyrzucona, to wy po nią popłyńcie. Bo później będzie pływała taka butelka, jedna, druga, piąta, dziesiąta w wodzie, a później wy będziecie się kąpać w tej wodzie. Dobra, zbiorę jeszcze to szkło, tutaj się trochę potłukło jakieś. No i tak, w tym miejscu kończymy. Także kawałek posprzątany. Zapraszam do kolejnego odcinka, do kolejnej części, w sumie tego samego odcinka, bo nie udało mi się posprzątać tego, co planowałem. Jeszcze później dodam karmienie łabonka. Trzymajcie się i cześć.